Witam Was bardzo serdecznie w kolejnych specjalnych inforojkach, w specjalnym wydaniu, który ma na celu przekazanie Wam kilka istotnych informacji, jeśli chodzi o kwestie i wydarzenia jak najbardziej aktualne i bieżące. Zacznijmy sobie od początku, największą bombę zostawmy sobie na koniec. Mianowicie zaplanowałem, powiedzmy, wstępną ramówkę, plan tygodnia. Wszystko ma na celu poinformowanie Was, co możecie znaleźć na moim kanale. Ta lista, powiedzmy, ten plan pojawi się na koniec materiału, także będziecie mogli się na spokojnie z nim zapoznać, zrobić screenshota, wydrukować, zapisać, jak tam tylko wolicie. Mianowicie, o co chodzi? Wszystko to ma na celu, byście wiedzieli, czego po konkretnym dniu możecie się spodziewać, co możecie znaleźć, co możecie obejrzeć na moim kanale na YouTubie. Jeśli chodzi o poniedziałki, na pewno będą bazgrojki i jakiś gameplay. We wtorki będą moje urojenia i jakiś gameplay. W środy będzie Q&A i jakiś gameplay. W czwartek będą ponownie moje urojenia i jakiś gameplay. W piątek będą bazgrojki i inforojki. W sobotę i w niedzielę na pewno będą gameplaye, dlatego stawiam tutaj dodatkowe jeszcze znaki zapytania, albowiem będą to materiały bliżej nieokreślone. Zobaczę, na co był pobyt, czego dawno nie było, na co macie ochotę. Jeśli chodzi o bazgrojki i moje urojenia, to bazgrojki poniedziałkowe zawsze będą dotyczyły nauki, jakiegoś aspektu, jakiegoś elementu. Z kolei piątkowe będą miały na celu dokończanie mojej pracy batalistycznej. Jeśli chodzi o moje urojenia, to jeszcze nie wiem, czy wtorkowe, czy czwartkowe, któreś będą dotyczyły właśnie tej odnogi życie, świat, otoczenie, a drugie będą dotyczyły kwestii związanych z ludologią, branżą, grami komputerowymi. Jeśli chodzi o gameplaye, tutaj nie precyzuję dokładnie, o jaką grę chodzi, czy to będzie Perla i Rojo, czy to będą Jeźdźcy Apokalipsy, czy to będzie Roy Playing Games, czy to będzie Fallout. To będzie oczywiście jak najbardziej różnicowane. Całość będziecie mieli oczywiście urozmaicone poprzez filmy publikowane na kanale Roka w ramach duetu, oczywiście Rock and Rojo. Także to tyle. To nie jest nic zobowiązującego, to może ulec zmianie. To jest, powiedzmy, taka hipotetyczny plan, luźny zarys, ale mniej więcej będę starał się tego trzymać. To by było na tyle. Pierwsza informacja, plan i ramówka. Druga to 22-0 dla mnie, jeśli chodzi o wspólne rzucanie palenia, które to zaanonsowałem dokładnie w tym filmie. Dokładnie tak, tyle dni już wytrzymałem, poniekąd również dzięki Wam, dzięki Waszym ciepłym, dobrym słowom i wsparciu. Jednak jeśli ktoś planuje albo ma trudności z rzuceniem palenia, polecam Wam bardzo fajną stronę, mianowicie jabłuszkowo, czyli jabłuszkowo.pl, gdzie istnieje kilka bardzo fajnych mechanizmów, systemów, programów podliczających Wasze zaoszczędzone pieniądze, a także możliwość wymiany zdań, poczytania trochę na ten temat. Bardzo fajny taki rejestrator, kalkulator waszej sukcesywnej walki z tym paskudnym nałogiem. To by było na tyle, a teraz przejdźmy do meritum. ACTA. Pora przekuć teorię w czyn. Pora zerwać z pitoleniem vlogowym przed kamerką rozkosznym w ciepłym pokoiku i pora wyjść na ulicę. Dokładnie tak. O czym mówię? Mówię o pikiecie przeciw wprowadzeniu akta w Katowicach w dniu jutrzejszym o godzinie 16:30 przed Urzędem Marszałkowskim w Katowicach. W opisie tego linku znajdziecie wszelkie możliwe sposoby na walkę z podpisaniem właśnie tej ustawy. Nasza cegiełka, nasz głos, nasza wola, nasz wyraźny głos sprzeciwu. Co możecie zrobić?
Jeśli sprawdźcie w opisie tego filmu, znajdziecie, tak jak wcześniej wspomniałem, wszelkie przydatne linki. Mianowicie stronę facebookową, gdzie możecie zadeklarować swoje uczestnictwo w jutrzejszej pikiecie właśnie w Katowicach. Znajdziecie również cały spis manifestacji protestów przeciwko ACTA. Sprawdźcie tam swoje miasto i zorientujcie się, czy w waszym mieście będzie coś takiego organizowane, czy możliwe, że gdzieś niedaleko. I w ramach bycia rojownikiem, tarczownikiem, bądźcie reprezentantami właśnie mojej idei, mojej walki w waszym mieście lub gdzie tylko możecie w jego obrębie. Znajdziecie również tam ankietę w opisie filmu. Save the internet, the pressure is working. Jeśli chodzi o dzień jutrzejszy, ja tam jutro będę. Chciałbym tylko, byście się dokładnie zaznajomili z tym, co piszę właśnie na stronie facebookowej. Mianowicie, czego przestrzegać, czego nie mówić, czego nie wnosić, czego nie zakładać, czego nie głosić. Cała aranżacja wraz z, nazwijmy to, repertuarem. Jako, że ja tam będę, nie chciałbym, żeby przybrało to formę jakiegoś fanowskiego spotkania. Chciałbym, żebyśmy pamiętali, po co tam jesteśmy i zachowali się, mówiąc krótko, adekwatnie do założeń całego eventu. I jedno jest pewne, kochani, pora dać dowód na to, że tarczownicy to nie tylko internetowi krzykacze, ale społeczni działacze. Także, kochani, do jutra.